Pani marszałek, Wysoka Izbo. Panie premierze, wielki szacunek dla urzędu, absolutna dezaprobata dla 6 lat pana rządu. Dlaczego ja, czy ktokolwiek o poglądach konserwatywnych, prawicowych czy narodowych miałby panu zaufać? Dlaczego ja miałbym zagłosować za pana gabinetem, jeżeli niszczył pan polskie rolnictwo piątką przeciwko rolnikom i zasypywał pan silosy, polskie silosy ukraińskim zbożem oligarchów? Jeżeli przekształcił pan Polskę w kraj imigrancki z setkami tysięcy ludzi spoza naszego kręgu kulturowego, którzy przyjechali tutaj ilegalnie i nielegalnie. Jeżeli sprzedał pan naszą polską suwerenność za europejskie srebrniki, których pan nawet nie powąchał. Jeżeli w Polsce opłaca się bardziej być utrzymywanym niż ciężko pracować, jeżeli polscy przedsiębiorcy są zobowiązani i są zmuszani do zamykania swoich biznesów. I wreszcie, jeżeli w większości reprezentował pan niepolskie interesy. I na koniec muszę powiedzieć, że wilk w owczej skórze musi zostać zapomniany przez Polskę, Polaków i polską historię. I ostatnie pytanie. Czy to, że wójt gminy Dorohusk zapowiada zamknięcie protestów polskich przewoźników, to jest jeszcze pana wina, czy już Donalda Tuska? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan...